Cześć, ostatnio obchodziliśmy 50. urodziny Anety Kręglickiej, jak również Agaty Młynarskiej, prawda? I to jest dla nas powód, żeby porównać styl pań, które są po 50 i nadal wyglądają super. No dobrze, no to zacznijmy od naszej Miss World, która tak naprawdę zawsze była bardzo piękna i to jej zostało. Czy zawsze była dobrze ubrana? Niekoniecznie, bo 10 lat temu odkopaliśmy takie zdjęcia rzeczywiście, które, które były wpisane w modę tamtej epoki i dzisiaj nie robią na nas wrażenia, ale przede wszystkim jest to gwiazda, która mimo 50 roku życia może ubierać się super nowocześnie, super z jajem, zupełnie nie dbać o klasyczne zasady, to na przykład dziwaczna stylizacja zienia z kolekcji Jestem, to jest cała Aneta, ona może sobie na to pozwolić. Od wielu, wielu lat ciągiem Aneta wygląda absolutnie perfekcyjnie. Ja jestem zakochana w jej stylizacjach, płaszczyk Prady na przykład, no jest wspaniała, ale z drugiej strony w porównaniu z Młynarską wygląda jakby była młodsza o pokolenie. Jakby była młodsza i młodziej ubrana też. I jakby dokładnie, jakby miała dużo większe rozeznanie w modzie, w tym co jest trendy, w tym co pasuje do niej, ale nie zapominajmy też, że Młynarska ma zupełnie inny typ urody. Ona ma dosyć mocną szczękę, w ogóle jest grubokoścista, nie jest absolutnie przy kości, wręcz przeciwnie, teraz bardzo schudła. Ma ładny biust, ale budowa sylwetki ma zupełnie inną niż Aneta Kręglicka, dlatego nie wymagajmy od niej nowoczesności, nie wymagajmy od niej awangardy i dzięki Bogu, moi drodzy, że ona od kilku lat, dokładnie to są 2-3 lata, stawia na klasykę, na kobiecą klasykę, na monochromatyczne zestawy, biust podkreśla jedynie, nie, przepraszam za słowo, wywala jak kiedyś, ale delikatnie, subtelnie podkreśla. Jeżeli odsłania nogi, to nie odsłania góry, no to jest ta święta zasada, nie odsłaniajmy zbyt wiele, bo jeszcze parę lat temu Agata Młynarska wyglądała na przykład tak, no, po prostu no comment. No byłaby w tym przesada, ale wiesz, ja nadal mam jeden bardzo poważny zarzut. Mhm. Jeżeli nosimy okulary, szczególnie mocne, wyraziste oprawki, nie dodawajmy do tego dużo biżuterii. Dla mnie to jest, wiesz, okropne. Ona potrafi wielkie kolczyki, duży naszyjnik i do tego mocne oprawki. Jeszcze charakterystyczna fryzura. Za dużo, za dużo. Teraz już tego nie robi i dzięki Bogu nie opala się też. Nie nosi jakichś takich brzydkich tkanin mało eleganckich. Nie odsłania też nóg przy długościach ultra mini. Ja pamiętam, że kilka razy byłam autentycznie zażenowana tym, jak bardzo krótkie i jak bardzo różowe Agata miała na sobie kreacje. Teraz to są odcienie burgunda, to jest indygo, czerń. Jest naprawdę ładnie, chyba że są to trochę tandetne koronki od Violi Piekut, ale ostatnio coraz ich mniej na salonach i dzięki Bogu. Wiesz, no jest z kolorami mocnymi, to eksperymentuje u nas Monika Olejnik, która Monika już co Olejnik prawda, eksperymentuje absolutnie ze wszystkim. Jest bliżej 60 niż 50, ale nie wygląda, prawda? No powiedziałabyś, cholera, no nie powiedziałabyś, ja też bym nie powiedziała, bo wydaje mi się, że taki ekscentryzm, ale w dobrym wydaniu, bo ona żongluje tutaj absolutnie najlepszymi markami i ona wbrew pozorom naprawdę umie zostawiać ze sobą wzory, kroje i trendy, to bardzo domładza. Ona ma świetne wyczucie, uwielbiam ją w oranżu, uwielbiam ją w różu, chociaż akurat ten komplet z H&M-u był może troszeczkę zbyt dawał po oczach, szczególnie w obrazku telewizyjnym. Natomiast zdarza jej się taki dodatek, no nie do końca trafiony, zwłaszcza najczęściej są to rzeczy właśnie z H&M-u. Ten pióropusz od Anny Delorusso na balu dziennikarzy. Imponujący, tak. Kiedyś jeszcze była obroża z głową kota egzotycznego. A dla mnie to już było too much. Trochę potrafi przesadzić, ale jest doskonałym wzorem ekscentryzmu w każdym wieku. Znaczy powiem ci tak, ja za lat, no powiedzmy sobie 20, na pewno bardziej inspirowałabym się stylem Moniki Olejnik niż na przykład stylem Ewy Kasprzyk, która w ogóle sądziłam, że jest starsza od dziennikarki, a okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Ale Natalio, powiem ci, że w Tańcu z Gwiazdami, w którym kreację dla gwiazd przygotowuje Malwina Wędzikowska, którą znamy i cenimy, Ewa Kasprzyk wygląda tak, czyli wow! Dużo, dużo, dużo lepiej niż na co dzień, dużo, dużo lepiej niż na czerwonym dywanie. Malwina naprawdę zrobiła z niej seksbombę, bo ja zawsze słyszałam, że Ewa Kasprzyk to taka seksbomba, tak super wygląda, a jakoś nigdy nie znajdowałam oddźwięku tego w realnym życiu, czy na scenie, czy wiesz, czy na jakichkolwiek eventach. Oglądaj stare filmy. Natomiast teraz... No nie, no w Tańcu z Gwiazdami wygląda rzeczywiście dobrze, natomiast już promując ten event, wychodzi ten trochę jej styl przesadzony. Ja ją kocham jako komika, natomiast modowo ona potrafi zabić. Tu jakieś pióra, tu poszerzone ramiona. Nie jest dobrze. Ale wiesz co? W ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami, jaki oglądałam, ona sama powiedziała, że nareszcie czuje, że ma perfekcyjnie zrobiony makijaż i naprawdę nad było to widać. No nie, no jest, być może będzie jakiś progres też w ubieraniu się na co dzień po tym programie. Natomiast no, mam nadzieję, że nie będę ubierać się tak awangardowo, kiedy będę w wieku naszych bohaterek. Piękna jak Kręglicka też raczej nie będę, więc chyba będę celować w styl Stenki, piękny minimalizm. Dla mnie to jest bohaterka tego przedziału wiekowego. A ty?
Zdecydowanie Monika Olejnik, ale wyglądać chciałabym tak jak Aneta Kręglicka. Każdy by chciał. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.